Ale to możliwe, że ostatni raz mówię do was. Ale, bo dawniej mówili tak grzybiaki na cześć Ale Kajzarka. A dzisiaj może być tak, że będzie to w internecie zakazane, bo ktoś to sobie opatentuje. Będą to jego wtedy słowa, ja nie będę ich mógł mówić. Tak właśnie do tego zmierza nowo przyjęta ustawa Akta 2. Akta 2. Domi mi o tym opowiadał. Domi mi o tym opowiadał i jestem przerażony. Przerażony zdradzieckością tych fałszywych lord. Kto jest za mną, niech pójdzie za mną, ja tak powiem. Ale uważam, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona. Tak samo jak Kartagina. I pospada solą. Ale Kajzarka. Ja będę tak mówił i nie będę stał biernie. My też nie możemy. Parlament Europejski przyjął większością głosów dyrektywę o prawie autorskim dotyczącym w sieci. Zdaje przeciwników Akta 2, unijna dyrektywa. Jeśli wejdzie w życie, spowoduje szereg ograniczeń i zakończy wolność cyberprzestrzeni. Wolność słowa to przedsionek każdej innej wolności i każdego prawa. Bez wolności słowa będziemy niewolnikami. Niewolnikami systemu. Kto się tym nie będzie po tym Akta 2 będzie trudno stać youtuberem, więc zakładajcie szybko konta. Zakładajcie konta, żeby walczyć. Ewentualnie wyjedźcie do zachodniej Virginii, do Massachusetts, do Ohio, gdziekolwiek, żeby tylko nie być pod rządami niebieskiego wielkiego brata. Bo jeśli się zadecydujecie coś opublikować, będziecie musieli się liczyć z konsekwencjami tego, że to mogli to być tylko właśnie prywatni znajomi, a rząd będzie wszystko kontrolował. Rząd, inwigilacja, masowy system, po prostu ogłupianie społeczeństwa. Kontrola treści, będzie zakaz na przykład spiskowania przeciwko rządowi. Będziecie wchodzić na ukryte tory. Będziecie musieli kupować kryptowaluty. Szybko kupujcie, wszystko róbcie, żeby tylko nie dać się pod but wielkiego niebieskiego brata. Tak, nadmierna ochrona praw autorskich może skutkować tym, że nie pobierzecie sobie ulubionej piosenki, że nie posłuchacie Johnny Guitar, że nie kupicie sobie czegoś, na przykład wódeczki przez internet, że nie kupicie leków przez internet, że nie kupicie dotropów. To wszystko będzie mogło być naruszeniem praw autorskich i to wszystko poprzez nieścisłość tej ustawy narażamy się wszyscy na wielkie konsekwencje. Może nie będzie tak, że memy to co innego, ale my wszyscy narażamy się po prostu na wielkie konsekwencje z powodu nieścisłości tej ustawy. Bo tej nieścisłości mogą od nas wymagać wszystkiego. To tak jakby zrobić prawa. To tak jakby zrobić prawo na przykład takie bardzo, bardzo, bardzo jakby zostawiające wiele pole do popisu. Jak to mówił Wujaszek. Pokaż mi człowieka, a znajdę jego paragraf. To będzie tak wyglądało, że nie będzie tego. Tego zapisane. Ale wystarczy, że ktoś to zinterpretuje w ten sposób. Rząd, sąd. W ten sposób to zinterpretuje i możecie mieć ogromne konsekwencje. Już nie obejrzyjcie sobie ulubionego styliku na internecie. Będziecie musieli walczyć. Ewentualnie sami tworzyć seriale i sami je oglądać. W każdym razie uważajcie na siebie, ale będziemy się widzieć w lepszej przyszłości.